Hej Kaziomki! Chciałam ogłosić wszemi wobec, że zrezygnowałam ze współpracy z Elą Gawin. Ogólnie nasze pierwsze spotkanie i ostatnie w sumie odbyło się 1,5 tygodnia temu, kiedy rozmawialiśmy o warunkach tej współpracy. Zresztą ona sama była na tą współpracę jak najbardziej chętna. I teraz dlaczego? Po pierwsze, ja wtedy byłam tam z kolegą, on mi trochę nie powiedział jakby... Ja się aż tak nie zagłębiałam w jej temat, nie? A że on był taki na nią nakręcony, no to myślałam, że wiecie, no, że taka nieszkodliwa na pewno. No ale potem, wiecie, zainteresował mnie ogólnie jej temat, bo no, na tym spotkaniu gadała dosyć konkretnie. Nie wyglądała na jakąś nie ten teraz. No ale ogólnie potem zainteresowałam się jej tematem, zaczęłam oglądać o niej różnego rodzaju filmiki na YouTubie. No i poznałam w sumie jej historię i przyznam szczerze, że ja po prostu byłam w szoku, że można być takim potworem. Bo inaczej nie da się po prostu jej nazwać jak potwór. No i generalnie jeszcze miałam wtedy jeszcze nauczyć, ale uznałam, że dobra, może dam jej szansę, może trochę nad nią popracuję, może coś z tego będzie. Ale myślę, że no to się nie udało, po prostu ciężko z nią nawiązać kontakt. I to dosłownie. Bo umawiałyśmy się już po prostu kilka dni na jakąkolwiek nagrywkę. Ja też miałam jakiś tam powiedzmy plan na jej metamorfozę, na którą ona przystała. Nie miałam totalnie kiedy po prostu się z nią spotkać, bo ciężko się z nią skontaktować. Nawet wczoraj powiedziałam jej, że chciałabym pogadać, powiedziała, że zadzwoni za 2 godziny. Ja jej powiedziałam, że sorry, ale będę w pracy. To napisała, że zadzwoni za 15 minut. 15 minut trwało ponad 30 godzin. Nie odezwała się. No ja się wtedy wkurzyłam, napisałam do niej SMS-a, że sorry, ale no nie będę z tobą współpracować, bo masz olewcze podejście do mnie i żeby się trzymała, nie? Na co ona, że ja mam do niej złe podejście, że to ja jestem ta zła, że ona nie jest byle kim. Ja myślę, aha, ale okej. Okay. No i co najlepsze, i ona mi mówi, że ona by mi załatwiła wejście na urodziny cesarzowej internetu, nie? Se myślę... Czemu ty myślisz, że chciałabym być na takim czymś, jakby kiedy ja dzień później, bo 14 września organizuję swoją imprezę urodzinową, która, no sorry, ale będzie dużo lepsza, bo nie będzie na niej tyle dziwnych ludzi. No dosłownie, popatrzmy, kto tam będzie. Głównym gościem specjalnym jest Ela Gawin. Kolejni, La Suchita. Kolejni, Lady Madeleine. Jakby, i to jeszcze ona będzie śpiewać, czy wy coś sobie wyobrażacie? No i no w każdym razie jej napisałam, bo mnie no, rozwaliła tym, że mam własną imprezę urodzinową, więc sorry, ale nawet bym na to nie pojechała, bo nie mam czasu, mam się zająć organizacją swojej imprezy. I ona do mnie, że ona będzie o mnie na live'ach gadać, co myślę, ciekawe co taka powiesz, bo w sumie widziałyśmy się 2 godziny, coś tam nagrałyśmy i w sumie nic ze mnie nie wiesz, ale okej, okay, pogadaj sobie, pogadaj, nie? Więc generalnie, tak jak powiedziałam, uznałam, że to po prostu ogłoszę, bo skoro ogłosiłam, że zaczyna z nią współpracę, to też przydałoby się poinformować, że jednak tej współpracy no nie będzie, bo nie chcę się mieszać w coś po prostu, w co uważam, że nie warto się mieszać. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, buźki.